10 najbardziej tajemniczych miejsc na Ziemi, 10 Karnak, miejscowość i gmina we Francji w regionie Bretania, w departamencie Morbian. Znane uzdrowisko i kąpielisko francuskiego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. W okolicy miasta znajduje się aleja wyznaczona menhirami, dolmenami i kromlechami, datowanymi na około 4,5 tysiąca lat przed naszą erą, 555 ustawionych w pionie menhirów tworzy 13 rzędów o długości 280 metrów każdy. Najwyższe menhiry mierzą 6,5 m. Łącznie jest ich tu około 3000. Legenda mówi, że to miejsce działalności czarownika Merlina. Ten miał rzekomo paraliżować rzymskich żołnierzy za pomocą magii. Naukowcy nie są w stanie ustalić w jaki sposób stworzono konstrukcję ani w jakim celu. Dziewięć tarasy w moraj. W skład kompleksu archeologicznego wchodzą trzy naturalne, okrągłe zagłębienia w ziemi. Ich zbocza są całkowicie pokryte koncentrycznymi tarasami rolniczymi w kształcie pierścieni wybudowanymi w czasach imperium Inków na terenie ówczesnego Peru. Całość była prawdopodobnie nawadniana bardzo skomplikowanym systemem irygacyjnym. A trzeba pamiętać, że inkowie nie znali nawet koła. Przeznaczenie tarasów w Moraj nie zostało do dziś jednoznacznie określone przez archeologów. Większość teorii zakłada, że inkowie wybudowali je jako laboratoria rolnicze, w których badali wpływ klimatu na wzrost roślin uprawnych. 8. Rysunki z Naska: system linii, które oglądane z góry przypominają kształtem zwierzęta, rośliny lub figury geometryczne będące dziełem kultury Naska. Znajdują się w południowo-zachodniej części Peru, niedaleko miasta Naska, na obszarze ponad 50 km długości i 14 km szerokości. Linie znajdują się na czterech położonych między 419 a 465 km autostrady panamerykańskiej. Zostały stworzone przez Indianaska między rokiem 300 przed naszą erą, a 900 naszej ery. W 2013 roku mała część rysunków uległa zniszczeniu przez ciężki sprzęt używany przy wydobyciu skał wapiennych w pobliskim kamieniołomie. W grudniu 2014 roku organizacja Greenpeace podczas swojego protestu uszkodziła niektóre rysunki. Owe rysunki badają zarówno archeologzy, jak i astronomowie. Są oczywiście również teorie spiskowe mówiące, że że to sprawka kosmitów. 7 Newgrange, jeden z największych grobów korytarzowych wzniesionych przez człowieka, należące do kompleksu zwanego pałacem nad Boyne. Datowanie radiowęglowe grobu określa czas budowy około 3200 lat przed naszą erą, czyli Newgrange jest ponad 600 lat starszy niż Wielka Piramida w Gizie i prawdopodobnie starszy niż Stone Age. Około roku 860 zostało splądrowane przez duńskich najeźdźców. Chociaż grób ten zbudowano tysiące lat temu, to przez wieki nikt nie wiedział o jego istnieniu. Dopiero pod koniec XVII wieku ludzie szukający kamieni do budowy odkryli nasyp i opisali je jako jaskinię. Profesor O'Kelly odkrył, iż grobowiec zbudowano w taki sposób, że podczas przesilenia zimowego o 8.58 promienie wschodzącego słońca biegną wzdłuż korytarza i wpadają do komory, rozświetlając ją na około 15 minut. 6. Żelazna Kolumna. Starożytna kolumna położona w kompleksie Kut w Delhi, słynna ze swojej wyjątkowej odporności na rdzeł. Kolumna powstała między 402 i 415 roku naszej ery, ale jej pierwotna lokalizacja nie jest do końca znana. Wiadomo, że później została ona przeniesiona jako trofeum na teren meczetu qutb Ul Islam. Co jest w niej takiego wyjątkowego? Od ponad półtora tysiąca lat nie rdzewieje i nikt nie jest w stanie wyjaśnić tego zjawiska. Oczywiście, ludzie dopatrują się tutaj ingerencji pozaziemskiej. Pięć kręgi na pomorzu, polski akcent kręgi w węsiorach i odrach, położone niedaleko Sulęczyna są jednym z wielu tego typu obiektów na pomorzu. Jest to miejsce, które przyciąga zarówno sceptyków, jak i osoby wierzące w ich moc. Wiele razy obserwowano tu zjawiska nadprzyrodzone. Przebywanie w tym miejscu ma wpływ uspokajający. Same kręgi to cmentarzysko powstałe po 70 roku naszej ery, zaś pochowani są tam zapewne goci. Cztery biały koni jest to płaskorzeźba przedstawiającego białego konia na jednym z podmiejskich wzgórz. Jest ona wykonana z naturalnie znajdującej się w tym miejscu kredy. Nie jest jedyną tego typu rzeźbą w hrabstwie, ale najstarszą. Jest również jedną z najlepiej usytuowanych i widocznych z dużej odległości. Najstarsza wzmianka o rzeźbie pochodzi z 1742 roku. Sto lat później płaskorzeźba została odnowiona. Według jednej z legend rzeźba miała powstać dla uczczenia zwycięstwa króla Alfreda Wielkiego w wojnie z Duńczykami w 878 roku. 3. Jonaguni. Podwodne struktury kamienne odkryte w 1985 roku przez nurka przewodnika wycieczek podwodnych. Kamienne struktury znajdują się w pobliżu wyspy Jonaguni położonej na wschód od Tajwanu w archipelagu Ryukyu. Należącym do japońskiej prefektury Okinawa. Regularny układ skał pod wodą, a także kształty przypominające rzeźby m.in. głów, zaintrygowały badaczy. Niektóre teorie powstania monumentów łączą te zagadkowe ruiny z mitycznymi cywilizacjami Atlantydy czy Lemuri. 2. Rezerwat Wejtu Javari, Wielki rezerwat, w którym żyją rdzenni mieszkańcy Amazonii. Szacuje się, że jest ich nawet 2000. Dostęp do owych terenów jest całkowicie zabroniony, aby przypadkiem nie cywilizować owych ludzi. Kto wie, jakie tajemnice skrywają Indianie w swoich puszczach? Jeśli myślicie, że nic już nie da się ukryć przed cywilizacją, polecam książki Wojciecha Cejrowskiego. Naprawdę opowieści nie z tego świata. Jeden s Vedra, hiszpańska wyspa znana z tego, że emituje silne pole magnetyczne. Dostęp do tego miejsca jest zabroniony przez władze. W pobliżu wyspy nie działają żadne kompasy oraz psuje się elektronika. Utrzymuje się nawet, że na Ezwedra urodził się kartagiński wódz Hannibal. Na temat czarodziejskiej wyspy krąży mnóstwo opowieści i legend. Według jednej z nich to tędy przepływał statek Odyseusza i to tutaj miało miejsce kuszenie śpiewem morskich syren. W czasach późniejszych, co roku, jak głosi opowieść, odbywał się na wyspie Sabat Czarownic. Ezwedra miała też być świętą wyspą Fenickiej bogini Tanit. Niektóre skały użyte do budowy piramid mają rzekomo pochodzić właśnie z tej wyspy. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!